Hej wszystkim, z tej strony Charmin i witam was w drugim odcinku Fenomenu Księżniczki. Wiem, że trochę go nie było, jak i także innych serii na moim kanale, ale proszę was, żebyście zrozumieli, że aktualnie mam sesję, czyli takie bardzo duże egzaminy, które po prostu muszę zdać, aby tak jak większość z was po prostu skończyć rok, tylko że ja akademicki. Dlatego też no po prostu nie mam czasu nagrywać. A jeżeli już, że tak powiem, wracam z uniwersytetu, to po prostu nie mam siły. Więc, ale kochani, zostały mi jeszcze dwa egzaminy do końca. No i myślę, że od przyszłego tygodnia ruszę już z pełną werwą i chęcią do pracy. Bądź, słuchajcie, wracamy do naszej księżniczki. Od razu też przypominam, jakby co, że gra ta oczywiście jest za darmo, za nią nie musicie płacić. Jest ona po prostu za darmo do ściągnięcia na Steamie, jeżeli ktoś by chciał, no to ja jak najbardziej polecam. No i tak, co się ostatnio działo? Przyszłyśmy z naszą księżniczką Charmin do jej kwatery, czyli do jej pokoju. No i teraz tak, nasza troszkę wredna księżniczka chwyta za swoją laleczkę i pyta się: Delaro, czy myślisz, że czarownice zdolne są do przywrócenia zmarłych? Tak, oczywiście nasza laleczka nie odpowiada, bo w końcu lalka, nie? Chciałabym, żebyś mogła ze mną rozmawiać. Ty, jak i reszta. Chodzi jej pewnie o te laleczki tam z tyłu. No, moje lalki są moimi jedynymi przyjaciółmi. Są jedynymi, komu mogę ufać. Tak, polski i tłumaczenie to jest ciężka sprawa, ale słuchajcie, ja się bardzo dobrze bawię. W końcu jestem na studiach związanych z językiem, chociaż jest to koreański, no to bądź co bądź, muszę umieć i tak czy siak tłumaczyć tak w miarę, żeby było dobrze. I mam nadzieję, słuchajcie, że wam się to moje tłumaczenie podoba, bo wiem, że duża ilość ludzi po prostu nie ma angielskiego tak rozwiniętego, żeby po prostu być w stanie zagrać tę grę. I mam nadzieję, że ja wam jakoś tym pomogę, albo was zachęcę, że to nie jest takie straszne. No. I teraz powróćmy do tego, do tekstu, koniec mojego gadania. No, że lalki nie tak jak ludzie nigdy ciebie po prostu nie oszukają. Albo nie zdradzą. O, nie zdradzą, będzie lepsze słowo. Nigdy cię nie skrzywdzą i zawsze będą po twojej stronie. W momencie, kiedy zobaczyłam Delarę, wiedziałam, że jest ona specjalna. Była inna, elegancka, realistyczna. Wydawało mi się, jakby oddychała. Dostałam ją od króla na swoje 17 urodziny. Zaczęłam otrzymywać lalki, odkąd moja mama umarła. Mama nigdy nie wierzyła prezenty urodzinowe. Co to za mama, nie? Słuchajcie, jak można dziecku nie dawać prezentów urodzinowych. Ale każdego roku o 12 dostawałam małą karteczkę, która pojawiła się pod moimi drzwiami. No i na tej karteczce napisane, ta karteczka prowadziła mnie po pałacu i była to taka przygoda, która doprowadzała mnie do pokoju wypełnionego prezentami, słodkościami oraz ciastami. Fajnie. Dziecięce marzenie. Byłam zawsze zafascynowana lalkami, które trzymały małą kartkę z powitaniem. Kartkę, na której było napisane "Kocham cię". Z podpiskiem M, czyli pewnie mama, tak? Na kartce napisane było, żebym pozostawiła właśnie ten pokój w sekrecie, ale ja w sumie nikomu nie musiałam o tym mówić, tak? Mama zawsze potrafiła znaleźć sposób, żeby pokazać mi, że wciąż o mnie dba. W jej własny sposób. No i te specjalne momenty
przestały się pojawiać, odkąd ona po prostu umarła. Tak? A tak, to jest mniej ważna postać, dlatego nie ma oczu, co prawda to dziwnie wygląda, no ale po co strzępić tam, że tak powiem, czas na robienie jakiejś tam pokojówki. Przepraszam, Wasza Wysokość. Król wymaga, żebyś się przed nim stawiła. Oh my god, jakim ja tutaj żargonem, słuchajcie, lecę, za dużo książek. Mam nadzieję, że nie będzie mnie znowu pouczał. Powiedz mu, że już idę. Tak, to dygnięcie. Zobaczymy się później, Delara. Oczywiście Delara nam nic nie odpowiada. No i co, idziemy pięknym korytarzem. O, mężczyzna. Dzień dobry, Wasza Wysokość. Nie uważacie, że on wygląda tak bardzo podejrzanie? Te oczy, zawsze jak postacie w mangach mają takie oczy, to od razu trzeba uważać. Jeszcze ten uśmieszek, taki smirk po angielsku. Tak, trochę nam się oczy rozszerzyły. A, Sir Mitros. Powiedzmy, że tak to się czyta. Królewski doradca. No, ufa jemu tak samo, jak ufa Serowi Alcasterowi. Każdego dnia przypominasz coraz bardziej swoją matkę. Nie wiemy, czy to dobrze. Czasami zauważam, jak Sir Mitros rozmawia z obrazami mojej matki, kiedy nikt po prostu nie patrzy. Dziwny facet. Musiał darzyć szacunkiem moją matkę, ale nie mogę jakoś tak wyżej o nim myśleć. Z nim jest coś po prostu nie tak. Czy idziesz do króla? W takim razie nie powinienem ci przeszkadzać. Do zobaczenia następnym razem, księżniczko. Tak, idziemy do sali tanowej. Wasza Wysokość. Charmin, jesteś gotowa? No takie na co? Na pewno ci się spodoba, Charmin. Słyszałem, że w tym sklepie mają piękne lalki. Słuchajcie, mamy tam chyba, nie wiem, tam 16-17, ale bawimy się tymi lalkami, ja nie wiem. Aha. To dobrze ci zrobi. Poznasz swoją siostrę lepiej i będziesz mogła porozmawiać oraz nauczyć się trochę o ludziach żyjących w Angele. Słuchajcie, nie wiem, jak to przeczytać. Po prostu wy będziecie to widzieć, a ja tego po prostu nie będę czytać. Tak, dowiesz się więcej po prostu o swoim królestwie. Nie dowiem się niczego, czego już bym nie wiedziała. Taki troszeczkę, no, zasmutany. Dlaczego myślisz, że ludzie, którzy cię otaczają, nie są dobrzy? Dlatego, że widziałam, jak szybko ludzie potrafią kogoś zdradzić i manipulować innymi ludźmi, aby dostać to, czego pragną. Matka zawsze przestrzegała mnie przed ludzką naturą. Nie widzisz tego jasno, Charmin. Gdybyś tylko otworzyła swoje oczy, to spacie, gdybyś chyba takie tylko otworzyła swoje serce, mogłabyś zauważyć, jak ludzie naprawdę są dobrzy. Myślę, że jestem jakby taka obeznana w prawdziwej naturze człowieka. Poza tym, ja już widziałam, że w tobie nie ma żadnego dobra. Oh my god, ała, kobieto, weź, bo cię normalnie na szafot puści. Charmin, ja? Gdzie byłeś, kiedy potrzebowałam cię? 4 lata temu! Gdzie to teraz byłeś? W tamtym czasie byłam przepełniona żalem i bólem. Po prostu straciłam moją matkę, mój cały dotychczas istniejący świat. Myślałam, że może w tamtym momencie okaże mi jakąś
jakieś, że mnie zauważy i okaże mi jakąś miłość. Może po prostu uścisnąłby mnie i pokazał, że jest obok. No, za dobry ojciec to z niego nie był, no jakby nie patrzeć, tak? To była po prostu dziecinna taka nadzieja. No i pozostałam sama. Nie widziałam go od miesięcy. Prawie w ogóle nie słyszałam jego głosu. Nie możesz na nikim polegać. Ani nie możesz nikomu ufać poza sobą. To jest właśnie to, czego mnie nauczyłeś, Wasza Wysokość. Wiem, że Ciebie zraniłem i wiem, że nie potrafię zrobić nic, żeby Ci to wynagrodzić. Za to, co Ci zrobiłem. Ale proszę Cię, Ofelia i jej dzieci nie są w ogóle częścią tego. Oni nie zasługują na to, żebyś Ty ich nienawidziła. A oni nadal znaczą dla niego więcej niż ja kiedykolwiek. Charmin, mam dość. Powiedziałam w końcu, że pójdę. Tak, no, jak widzicie, nasza główna bohaterka z królem, no, niezbyt się dogadują. Wszyscy czekają na zewnątrz. Przeraziłam się tym, że muszę opuścić pałac po tak wielu latach, bo jak wiemy, nasza główna bohaterka go nie opuszczała, bo matka jej zakazywała. Charmin, wszystko będzie w porządku. Skąd możesz być taki pewny? Patrzcie na tą taką zirytowaną, oh my god. Tak, co powiesz, staruszku? Dziękuję Ci, że zgodziłaś się towarzyszyć naszej siostrze. Tego też nie będę czytać, tak jak w zeszłym odcinku, nie będę sobie strzępić języka. Nie potrafiłabym się przeciwstawić rozkazowi króla. No, no widzicie. Wybacz mi. Tak, uwaga. No i co? Jesteśmy w tym, w tym sklepie, o którym mówił nam ojciec, z naszą jakże kochaną siostrzyczką, która po prostu doprowadza mnie do szewskiej pacji. Dzień dobry, jak mogę Ci pomóc? O, tak właśnie. Wiorika, czytajcie to jak chcecie. Och, to księżniczka, dobrze jest Ciebie widzieć, dobrze jest Cię widzieć. Polski. Nie zwracałam po prostu uwagę na moją siostrę, patrząc jak, że tak powiem, rozmawia ze swoją koleżaneczką. Rozejrzałam się po małym sklepie. Lalki, które były tam wystawione, w ogóle nie miały prawie nic wspólnego z tymi, które po prostu mam w pokoju. Były po prostu niższej jakości. O, tak. O, patrzcie, jak się przebraliśmy, żeby nas nikt nie rozpoznał. Nie mogę zrozumieć, jak moja siostra może tutaj kupować dla kogoś innego prezenty. Nie mogę uwierzyć, że jestem poza pałacem. A Fritz jest taki śliczny, tak, słuchajcie. Możecie mi powiedzieć, kogo tam najbardziej lubicie z tych, co na razie poznaliśmy, nie? Już był Rod, już był Fritz i już był ten piękny serce, go nie umiem przeczytać, tak? Księżniczko, nie musisz być taka spięta. Nigdy nie pozwolę, żeby tobie się coś stało. A, jaki słodziek. Twoją jedyną pracą teraz jest odprężenie się i zabawa. Prosisz mnie o niemożliwe. Biedny Fritz. Tak, wróciliśmy do naszej siostrzyczki. Nie musisz mówić do mnie tak formalnie, bądź też tak się zachowywać. Przecież cały czas jestem tą samą... Tą samą dziewczyną, którą byłam przed zostaniem księżniczką. O, tak, Rod przyszedł z nami. O, dawno się nie widzieliśmy,
Kurika, miałam nie czytać tego imienia. O, miło mi ciebie widzieć ponownie, Rod. Jezu, one dwie to takie cukrowe dziewczynki. Oj, nie lubię takich. Powinnam przedstawić ciebie jej wysokości. Tak, księżniczce korony Charmin. Tak, to my... O, patrzcie, dziewczyna się przejęła, słuchajcie. Widok tego, że dziewczyna słysząc o mnie cofnęła się do tyłu, jest dość znajomy. Strach. Przepraszam, że bycie niegrzeczną, wasza wysokość. Dzień dobry. No. No coś, Fritz, co ty byś chciał? Oj. A to jest ser Fritz Geralt. Syn Alcastera. Och, jak miło mi was poznać. Jak miło mi cię poznać, panienko, bo to ty jej przyjaciółki mówi. Ach, to ty jesteś ser Fritz Geralt. Jesteś tak samo przystojny, jak opisywała cię moja przyjaciółka. No, widzicie co? Nasza siostrzyczka prawdopodobnie podkochuje się w moim ulubionym bohaterze. Nie, no kobieta, trzeba się ciebie pozbyć, ja ciebie tu nie chcę. Przepraszam. Tak, o, patrzcie, jakie dostała rumieńce. Ty, babo, ty. Ech, nie znoszę jej. Nie słuchaj jej, ser Fritz Geraldzie. Jezu, weź to człowiek odmień. Przepraszam. Okej. Tak. Boże. To co was tutaj przyprowadziło? Nie wiem, jak to tak ładnie powiedzieć. Ach, przyszłam tutaj, żeby kupić parę zabawek. Prezenty dla moich przyjaciół. Zabawki stąd? Jesteś pewna? Oczywiście, że jestem. Skrzywam ramiona. Byłoby dobrze, gdybyśmy skończyły te tyrady jak najszybciej jest to tylko możliwe. No, widzicie? Jakie my jesteśmy niemiłe. Tak, oczywiście, przepraszam, wasza wysokość. O, słuchajcie, Rod jest zły. Fritz też jakoś taki i ona też ma taką jakąś nie bardzo minę. Boże, my jesteśmy takie niemiłe. Księżniczko. Mogę tutaj ledwie oddychać. Chcę wrócić do pałacu. Tak. Dobra, słuchajcie, i zakładamy się, że jeżeli ktoś zgadnie, kim jest ta beautiful lady, czy to tak naprawdę jest ta beautiful lady. Wiecie, no, manga jest dziwna, więc... No, w przyszłych odcinkach możecie być nieco zaskoczeni, ale ja wam nic nie powiem. Ale bądź co bądź, dzień dobry. A tak, Charmina, dzień dobry, wszyscy zaskoczeni. Aż do dzisiaj myślałam, że to moja matka była najpiękniejszą kobietą na świecie. Ale kobieta, która weszła do tego sklepu, spowodowała, że zmieniłam zdanie. Albo że się myliłam, o tak. No, ona jest po prostu, jej piękność... Tak jakby ją otacza i ona się świeci tą pięknością, wiecie, takie tam. Wszyscy po prostu się na nią gapią. O, dzień dobry, madam. Jesteś dzisiaj bardzo wcześnie. Mam wiele różnych... Co? Mam wiele różnych innych rzeczy, żeby zrobić dzisiaj później, więc wpadłam teraz. Czy masz wszystko to, o co prosiłam? Tak, oczywiście, tak. Pozwól mi je zapakować i dać je tobie. Jedną chwileczkę. The beautiful lady. Dlaczego ona się tak do mnie uśmiecha? Proszę bardzo. Ach, dziękuję.
Tak, no tak jak najszybciej człowiek przetłumaczy. Och, to była naprawdę piękna kobieta. Tak, prawda. Każda dziewczyna, która koło niej stanie, czuje się brzydsza, jeśli się z nią porówna. Kim ona jest? Ona jest nowa w mieście. Niektórzy mówią, że jest wróżką. Wróżką? Wróżki oczaliły nasze królestwo przed złymi czarownicami 4 lata temu. Wszyscy uważają ich za naszych wybawców. Ale wciąż wróżki nie są w stanie zaprzestać rozsiewającej się wciąż tej... No. Temu przekleństwu. Boże, zabrakło mi słowa, wybaczcie. Tak. Proszę bardzo. Ach, dziękuję. Nie, no to ja ci dziękuję. Wpadnę jeszcze, niedługo. Fajnie, będę czekała na ciebie. Mam nadzieję, że ty także niedługo do mnie wpadniesz, Rod. Ciekawe, co do nas powie. Możliwe. A do nas nic nie powiedziała, widzicie? Też nas nie lubi. Wyjście, opuszczenie pałacu było złą decyzją. Kiedy jestem na zewnątrz, jestem w centrum uwagi. Niektórzy mieszczanie patrzą na mnie i wytykają mnie palcami. Ale większość z nich po prostu stara się mnie unikać. No widzisz, jak jesteś taka niemiła, to co się dziwisz? Jakby była plagą, no widzisz, jesteś normalnie zaraźliwa, twoje wrodostwo. Są jakieś takie przyszywające spojrzenia, ale na szczęście nikt nie patrzy się na mnie po prostu z takim złym wzrokiem, jak to było 4 lata temu. Ja myślę, że ludzie z miasta są po prostu zdziwieni widzeniem cię po tak wielu latach. Racja. Fritz i Rod ociągali się za nami, co pozostawiło mnie sam na sam z moją siostrą. No patrzcie, co za facety. Nie mogę zdecydować, co jest gorsze. Patrzenie się na mnie tych ludzi, czy jej towarzystwo? Ale ty jesteś miła. O, Charmin, zobacz! Przedstawienie uliczne. Minęło tak wiele czasu, od kiedy widziałam jedno tam poprzednie. Przedstawienie uliczne? Wystąpienie uliczne? A, patrzcie tu, jakiego mamy boja. Ach, dzień dobry wszystkim. Nazywam się Waltz. Tak, Waltz, potem powinnam to pamiętać. I jestem tutaj, żeby rozsiewać szczęście i magię. Ja pierdzielę. Człowieku, coś ty brał. Opatrzcie, nawet takie te lecą na nas. No, chłopak o imieniu Waltz stuknął swoje, czy tam pstryknął parcami. No i z nieba zaczęły spadać właśnie te płatki róż. O tak. O tak, wszyscy kleszczemy. Czy to nie piękny Charmin? Aha. O Jezu. My jesteśmy takie niemiłe. Och, czy to nie przypadkiem księżniczka? Jestem zaszczycony, że tutaj się znalazłeś, że przyszłaś. Proszę, zaakceptuj ten malutki prezent. On znowu pstryknął palcami i biała lilia ukazała się w jego dłoni. Ta-dam! Ach, dziękuję. To było do naszej siostry? O ty, dziadzie!
to było dla nas, w sumie już nie wiem, dobra, nieważne. Tak, chłopiec spojrzał na mnie, jakby oczekiwał się jakiejś miłej reakcji. Kiedy nie doczekał się niczego, westchnął i po prostu pokazał nam taki, no, wymuszony uśmiech. O, właśnie taki. Mam nadzieję, że zobaczę cię na moim kolejnym przedstawieniu. Spróbujemy przyjść. O, coś takiego. No, te bousy. No, tak jakby ukłonił się, zanim znowu powrócił do swoich obowiązków. Tak chyba będzie najlepiej. Wokół nas wszędzie są takie przedstawienia. Uwielbiam je. Może pewnego razu zobaczymy jakichś grajków. Są moimi faworytami. Nie mam zamiaru ponownie opuszczać pałacu. Jakie my jesteśmy niemiłe. Właśnie, mam nadzieję, że podoba wam się zmiana intonacji. Bardzo się staram, tak? Może słuchajcie, pójdę do jakiejś tej szkoły aktorskiej. Ho, 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 ale jestem śmieszna. Okej, wracajmy. Ale... nie lubisz być na zewnątrz? Rodi, ja wychowaliśmy się tutaj. Uwielbiam... nie będę tego czytać. Jest to moja ulubiona część królestwa, czyli to miasto, tak? No, tak. Chciałam się nim z tobą podzielić, Charmin. Wiem, że nie chciałaś tutaj za bardzo przyjść, no ale w końcu jesteś ze mną. To naprawdę wiele dla mnie znaczy, dziękuję ci. Nie zrobiłam tego dla ciebie. Zrobiłam to tylko dlatego, że król mi rozkazał, żebym z tobą poszła. Widzicie. Ja po prostu chciałam, żebyśmy stały się sobie bliższe. Chciałabym po prostu stać się twoją przyjaciółką. Nie chcę i nie potrzebuję twojej przyjaźni. No widzicie. Nieważne, znaczy nie liczy się to, jak będziesz się wokół mnie zachowywać. My nigdy nie będziemy siostrami. Mam nadzieję, że to zapamiętasz. Albo gdybym była tobą, radziłabym ci to zapamiętać. O, coś takiego. Ale ja... rozłapał moją rękę i... odepchnął mnie od swojej siostry. Ty, co się rzucasz, co się rzucasz, panie? Bo ci maskotka spadnie. Przestań! Jakby przygwożdża mnie swoim spojrzeniem. Wydaje mi się, że to pierwszy raz, kiedy zobaczyłam go tak zdenerwowanego. Rod, nie! Zostawcie mnie! Aha. Po prostu obydwoje się ode mnie trzymajcie z daleka! Poczułam tę ciężką atmosferę, kiedy się obróciłam i zauważyłam, że ludzie na mnie patrzą. Ich wyraz twarzy przypominał mi o tych z przeszłości, tak? Zapomniałam słówka. No, coś takiego. No i jak widzicie, o złości. O zniesmaczeniu. O nienawiści. Zaczęłam odchodzić. Księżniczko, poczekaj! Nie idź za mną. Księżniczko! Tak. Zarzuciłam z powrotem na siebie tą taką pelerynę, upewniając się, że zakryję na moją twarz. W sumie cały czas miałaś tą pelerynę na sobie, więc wiesz. Nigdy nie powinnam była opuszczać pałacu. Kiedy tak chodziłam, patrzyłam, jak ludzie rozmawiając chodzą ulicami. Jakby z troską. Pracują tak ciężko za tak małe wynagrodzenie.
Mogliby pracować całe życie, a i tak nawet nie przybliżyli się do tego, co ja posiadam. Ale wciąż są szczęśliwi. A ja... A, widzicie, no ona jest księżniczką i jest nieszczęśliwa. Taka, tacy prości ludzie. No cóż. Słyszałam, że Anis straciła swoją pracę w zamku. To prawda. Księżniczka Charmin spowodowała, że ta dziewczyna została wyrzucona. Zatrzymałam się, słysząc swoje imię. Znowu? Anis, czy to imię tej służki, która rozerwała ubranie Delary? Czy tam sukienkę? Jeśli tak, to moja decyzja była odpowiednia. Służka w pałacu nie może być niezdarna. Dlaczego powinnam tolerować coś takiego? Co zrobiłam takiego, że postąpiłam źle? Znam Anis. Ona jest ciężko pracującą dziewczyną o wielkim sercu. I bardzo dobra jest w medycynie. To straszne, że straciła swoją pracę tak szybko. Wiesz, jaka ciężka w byciu jest księżniczka. Mój przyjaciel, który pracuje w pałacu, mówi, że ona się nawet nie uśmiecha. Że chodzi cały czas z tym zimnym wyrazem twarzy. Może to właśnie dlatego ludzie nazywają ją lodową księżniczką. No widzicie, naszej tej się chyba to nie spodobało za bardzo. Lodową księżniczką? Czyli za każdym razem, jak słyszałam te słowa padające z ust służących, mogłam podejrzewać, że tak mówią o mnie. Jest całkowitym przeciwieństwem księżniczki, tak, naszej siostry. To dziecko jest po prostu aniołkiem. Wszyscy wiemy, że to ona powinna być spadkobierczynią. A, widzicie, ta mała szczuja chce nam po prostu zabrać nasze miejsce, mówię wam. Takie jakby niezadowolenie zaczęło się zbierać w moim ciele. Nie mogłam tego dłużej słuchać, więc odeszłam. Od kiedy tylko moja siostra pojawiła się w moim życiu, wszyscy mnie do niej porównują. I to teraz ja stałam się tą drugą. Jestem Charmin. Widzicie? Córka króla... Genaro Britona III i główną spadkowierczynią tronu Angelie. Boże, tyle trudnych nazw. To ja jestem z krwi królową. A ona? Ona jest niczym. A, tutaj jesteś. Dobra, słuchajcie, z nastaniem mojego kochanego Fritz Geralda skończymy, słuchajcie, dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja starałam się jak najlepiej, słuchajcie, żeby przetłumaczyć wam wszystko to, co tutaj się pojawiło. Pamiętajcie, że ja jestem tylko człowiekiem. Mogę się czasem mylić, mogę czasem zapomnieć jakiegoś słówka, ale staram się po prostu dla was, żeby to dobrze wyszło, żebyście wy rozumieli jak najwięcej z tej opowieści. I po prostu mam nadzieję, że wam się, słuchajcie, podobało. No i co? Zapraszam was, słuchajcie, do moich innych serii, na mojego Instagrama, na którego, że tak powiem, on odżyje po tym, jak się skończy sesja. No i co? Za niedługo też wstawię kolejny odcinek z naszej księżniczki. Powiedzcie mi, słuchajcie, jak wam się podobało. No i co? Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!